dołącz do nas, przyjdź na stadion, razem możemy więcej. Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu 24. kolejki Ełinar II Ligi, w którym Hutnik wygrał 1-0 z rezerwami Zagłębia Lubin. Jest z nami trener gości, pan Jarosław Krzyżanowski. Dzień dobry. Dobry. Panie trenerze, prosimy o kilka słów komentarza do spotkania. Tak na gorąco po meczu, myślę, że to był mecz, który rzeczywiście Hutnik posiadał przewagę optyczną, patrząc w przebiegu spotkania. A my wyczekiwaliśmy tak naprawdę na sytuację, która się pojawiła, bo czekaliśmy rzeczywiście na odbiór, na przejścia, chcieliśmy wciągnąć troszeczkę Hutnika w to nasze pole i szybkimi kontrami wyprowadzać akcję. I po przerwie Kusztel miał taką sytuację, myślę, kluczową dla nas oczywiście z perspektywy tego meczu, kiedy dwa razy uderzał i Patryk nie trafił. No, myślę, że z przebiegu tego meczu zwycięstwo zasłużone dla Hutnika, ale mogliśmy się tu pokusić o punkt i tego gdzieś tam żałuję z perspektywy całego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy są pytania do pana trenera? Pytań brak, tak więc... Ja mam, jeśli mogę, przepraszam. Piotr Bański, Druga Liga PL2. W zasadzie pytania pierwsze, proszę mi wybaczyć, bo akurat nie śledzę tak bardzo rzutowy, ale nie miał pan okazji czy możliwości skorzystania z pierwszego zespołu, bo wiem, że macie przerwę, więc może było... Troszkę wtedy byłoby łatwiej. Tak, wcześniej słyszałem spekulacje, że rzeczywiście, że tu przyjedzie pierwszy zespół. Takie gdzieś tam były decyzje w klubie, trenerów pierwszego zespołu. Zresztą no, my też po to trenujemy i gramy, żeby rozwijać tych naszych młodych chłopaków. I dzisiaj, tak jak widzieliście Państwo, zagraliśmy tą naszą młodzieżą. Chcemy ich pokazywać, chcemy, żeby się, tak jak powiedziałem, rozwijali. Te mecze, myślę, że dużo, bardzo dużo im dają. Uczą też trochę też pokory, no bo rzeczywiście ta młodzież, mimo że bardzo zdolna, no to doświadcza trudnego czasu, ale mimo wszystko też cały czas pracujemy bardzo mocno i też z podniesioną głową, bo naszym celem jest przede wszystkim doprowadzenie tych chłopaków do pierwszego zespołu. Tak naprawdę. Ja wiem, że wszyscy mówią o tym, że o punktach, patrzą na tabelę, ktoś tam nam liczy tą serię, ale my pracujemy po to, żeby ci chłopcy, którzy dzisiaj grali też tutaj na tym stadionie, w przyszłości bliższej lub dalszej byli w pierwszym zespole i to jest, myślę, najważniejsze i taki jest przekaz, no dlatego właśnie dzisiaj tak, dlatego nie przyjechali zawodnicy z pierwszego zespołu, tylko chcieliśmy pokazać i tych zawodników, których mamy, z którymi pracujemy na co dzień. Tak jak mówię, to jest bardzo zdolna młodzież, która no niestety, tak jak dzisiaj, gdzieś tam bardzo boleśnie, bo było widać dzisiaj doświadczenie, różnice doświadczenia w zespole Hutnika, doświadczeni zawodnicy, którzy trzymali. My na dodatek jeszcze w sytuacji takiej, kiedy jest wynik remisowy, mając Damiana Oku, który jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników tutaj, a mimo wszystko młody człowiek, ale już doświadczony, no musi zejść, bo też jest Damian po dłuższym urazie i musimy dozować mu te minuty. Także przekaz jest bardzo prosty i bardzo jasny. Ja mam świadomość oczywiście, że te punkty uciekają, to wszystko, no ale dla nas najważniejsze jest to, żeby oni dostawali jak najwięcej minut, żeby grali takie mecze. No chcielibyśmy oczywiście znaleźć złoty środek, żeby też wygrywali. Był moment, że tak było. Wierzę, że tak będzie, że to nastąpi. Liczyłem bardzo dzisiaj na nasze przełamanie, że wygramy. Zdawałem sobie też sprawę oczywiście, że ten mecz będzie bardzo trudny, ale wierzyłem w to, że dzisiaj to zwycięstwo przyjdzie niestety, dlatego gratuluję Hutnikowi. No my cóż, będziemy szykowali się do następnego meczu. To jeszcze pociągnę już bardzo szybko, przepraszam, ten temat. Nic nie szkodzi, proszę. Bo ja powiem, że ja pamiętam ten zespół z meczu z Garbarią tutaj z jesieni, to wasz ostatni wygrany. Wy tam przyjście inicjatywy, wysoki pressing, byliście, graliście fenomenalne zawody. Dzisiaj ten inny pomysł był właśnie, tu bardziej było poczekanie na to, co Hutnik zrobi. Czy właśnie nie warto może właśnie z otwartą przyblicą wyjść, spróbować? No dzisiaj taki sposób, taki pomysł znaleźliśmy na grę. Tak jak powiedziałem, chcieliśmy też wykorzystać Szejka i jego szybkość i granie za linię obrony. Nie do końca nam się to udawało. Też mimo wszystko też w innym zestawieniu graliśmy, też na Garbarni, innym gramy, tu praktycznie co tydzień gramy w innym ustawieniu. No, tak jak już gdzieś tam wspomniałem i powiedziałem, no chcemy gdzieś tam tą dużą rzeszę tych chłopaków, bardzo młodych, zdolnych, gdzieś tam pokazać i to robimy. Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie widzę, tak więc dziękuję trenerze za dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.